Cześć, witajcie. Słuchajcie, czym się dzisiaj zajmiemy? Mamy moduł z grupy Volkswagena. Tak jak widzicie, tutaj są jego numerki. O, proszę bardzo. Jaki by nie był, generalnie słuchajcie, w czym jest myk? Bardzo młode auto było kiedyś, bo sterownik już u mnie leży troszkę. Więc sterownik, słuchajcie, mamy z 2016 roku. Mamy 2020, dostałem go 2 lata temu, czyli praktycznie rzecz biorąc, no jako dwulatek zaliczył boom, wpadkę i coś tam się stało. Ale słuchajcie, nie o to się rozchodzi. Problem jest w tym, że nie wiem jeszcze co jest w środku. Na pewno, słuchajcie, moduł się nie komunikuje wcale. No i pokażę Wam ewentualnie jakąś naprawę, czy szukanie jakiejś tam diagnozy. Rzecz od razu, którą mówię przy każdym filmiku. Jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że słuchajcie, naprawa była pozytywna, czyli udała się, bo ja robię sobie weryfikację. Odkładam sobie moduł, potem sobie leży, gdzieś tam leży. Gdzieś tam ktoś, kiedyś jakiś znajomy trafi, ja komuś to daje. Później jak ja wiem, że wystartowało, udostępniam filmik, bo inaczej by się to mijało z celem. No ale dobra, słuchajcie, bierzemy się za rozkręcanie. O, słuchajcie. No właśnie, no i teraz już Wam pokażę. Coś już dojrzałem i chyba się nie mylę. O, dokładnie w tym miejscu. Nie mamy ostrości. A kuku. Myślę, że mamy. Jak dobrze, słuchajcie, spojrzymy. Mamy tutaj ślady wody. No, szkoda, że nie zobaczyłem wcześniej. Tu. O. Woda. Czyli już wiem, że do sterowniczka dostała się woda. Dobra, biorę się za odkręcanie śrubek i za chwilę Wam pokazuję moment, żeby nie zatruwać Waszego czasu. Także spotykamy się za chwileczkę. No i dobra, śrubeczki mamy odkręcone. Bierzemy się teraz za otwieranie kurzeczki. Nic nie jest pozaklejane, no nie, blaszka wygląda ładnie. No i słuchajcie, mamy, nie myliłam się jednak. Jak sobie zerkniemy, słuchajcie, światełko, lecimy, 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 o, tutaj, słuchajcie, już widzę, mieliśmy problem z wodą, tu dostała się woda, tu, zaraz, bo nie widać, tu dokładnie też dostała się woda. Natomiast słuchajcie, o tutaj jakieś tam ślady są delikatne wody. Wiadomo, że wody w takim module nie ma, bo on już kupę czasu leży, więc jakaby nie była, to wyschła. Więc teraz słuchajcie, jak rozróżniamy generalnie usterkę w modułach? Jeżeli gdzieś jest biały nalot, wiadomo, że ta woda tylko była, coś tam, jakaś reakcja zaczęła zachodzić. Natomiast słuchajcie, jeżeli macie sytuację taką, że przy którymś pinie, tak jak tutaj na przykład wyraźnie widać, że zrobiło się grube i zielone, to wniosek z tego, że na tym pinie było zasilanie i zaszła jakaś reakcja. Wyciągamy tego modułka. Jak z tej strony biedactwo wygląda? No z tej strony, słuchajcie, no prawie wygląda nieźle, natomiast już Wam pokażę jedną rzecz, która się pokrywa. Tutaj mamy pin. O. To jest pin, słuchajcie, na zasilaniu w tym module i on jest przestrzelony tutaj z tym pinem. Ja już wiem, że ten pin trzeba będzie po prostu poprawkę zrobić, czyli jest wniosek, że to jest pin zasilający. A problem jest taki, jak dobrze pamiętam, że ten moduł, mimo zewnętrznego zasilania, jakie było podawane, on był martwy. Nie chciał się komunikować, wentylatory się nie komunikowały, problem z połączeniem klimatyzacji i tak dalej. No także generalnie tak to wygląda. Ale słuchajcie, pokażę Wam, co by to faktycznie miało pokrycie. Sprawdzą to, co mówię. Zaraz Wam pokażę mikroskop. Jak wygląda to na mikroskopie, tylko żebym sobie odnalazł. No właśnie. No i teraz Wam pokażę tutaj. O, popatrzcie. To jest ten pin, który jest zielony i zjedzony. Widzicie? I ten pin na 100% połączenia nie ma.
O, tak jak widzicie, to jest ten pin tutaj. O. Tu, generalnie tu widać, że dostała się woda i zrobiła nam spustoszenie. No i dobra, słuchajcie, co trzeba zrobić? W pierwszej kolejności, jeżeli mamy problem tego typu, jeżeli nie dysponujemy dużą wanienką ultradźwiękową, no to słuchajcie, co musicie zrobić? Najnormalniej w życiu mycie. Czyli bierzemy wodę, szczoteczkę, płyn do mycia jakichś naczyń. Nie będę reklamy robił jaki, ale myślę, że wiecie, jak bardzo dobrze się pieni. Ja lubię miętowy. I musimy to bardzo delikatnie, ładnie umyć. Pędzelek może Wam tego nie umyć, ale szczoteczka taka delikatna, jakaś do rąk, nie jakaś tam, Bóg wie, twarda, nie? Broń Boże, jakąś tam twardą, miedzianą, czy tak dalej, nie? No i musimy to, słuchajcie, to wszystko niestety domyć. Bo to wygląda bardzo brzydko, a potem będziemy przedzwaniali te piny. Jeżeli będzie trup, no to wiadomo, co musimy zrobić, polutować. Ok, dobra. Idziemy do mycia i spotykamy się za chwilkę. Dobra, no i słuchajcie, spotykamy się. Bierzemy się za mycie. To, co powiedziałem, jeżeli nie macie wanienki, to ja teraz pokazuję, co robię. Normalnie w życiu lejemy wodę na ten sterownik. Nie bójmy się, że coś zrobimy. Bierzemy płyn, szczoteczkę. I najnormalniej w życiu musimy to coś umyć. To musi być bardzo dobrze umyte. I myślę, że nie będę Wam tłumaczył. Jeżeli znacie elektronikę, wiecie bardzo dobrze, o co chodzi. Tylko jest warunek do cholery jasny. Wiecie bardzo dobrze jak. Nie podłączajmy modułu, jeżeli jest mokry. Wiecie, że musicie go bardzo dobrze wysuszyć. Nie macie pewności, to zostawcie to sobie z dnia na dzień. Suszarka. No i dobra, słuchajcie. Nie będę Was zatruwał Waszego czasu. Cały moduł myjemy. I spotykamy się za chwilę. Już na stole. No i dobra, słuchajcie, urządzenie mamy już na stole, jest co prawda jeszcze mokre, tak jak widzicie, jeszcze woda na nim stoi. Teraz najnormalniej w życiu musicie to wysuszyć. No ja używam tradycyjnie suszarki, także bierzemy się za suszenie, nie pokazuję Wam, bo to jednak chwilę zejdzie, szkoda Waszego czasu, także bierzemy się za suszenie i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, nasz Bordens moduł jest już na stole, suchy. Pamiętajcie, jeśli suszymy cokolwiek, starajmy się robić to szybko, inaczej zostają takie nam białe tlenki i ślady. No i co, bierzemy się, słuchajcie, za ten punkt, który sprawdzałem. Tu jeszcze mamy takie cztery pośrednie, jakieś tam inne obok, które sprawdzałem po kolei. Pierwszy jest, drugi, trzeci. No niestety, czwartego punktu nie mamy. Bo tu jest jakiś pin zasilający, więc tego zasilania jest dosyć dużo potrzebne. To jest, słuchajcie, cała elektrownia naszego pojazdu, którego kiedyś gdzieś tam ktoś zaliczył. Bum. Czy moduł się przyda komuś? Nie wiem, no ale jak widzicie filmik, to na pewno się przydał. Komuś sprezentowałem go. No ja nie jestem raczej jakiś problemowy człowiek. Dobra, słuchajcie. Co teraz musimy zrobić? Najnormalniej w życiu, jeżeli mamy tego typu rzeczy, które macie, słuchajcie, po uszkodzeniu wody, musicie je bardzo dobrze przemierzyć. Tu akurat pin jest jeden, gdzie przelotka jest zjedzona. Tutaj mieliśmy w innym miejscu piny. One, słuchajcie, wyglądają dosyć ładnie. Co nie znaczy, że może jakiś tam problem z nim nie być. Dobra, jeżeli chcecie jakąś próbę zrobić, przelotki, to najnormalniej w życiu wykorzystajcie sobie kenara. Jest dosyć cieniutki, a Wam przestrzeli wszystkie otworki. O, właśnie. Ok, ale wygląda ładnie, dobra. Teraz co, słuchajcie, ja muszę zrobić. Wkładam w to miejsce. Zjedzonym pinem, najnormalniej w życiu jakiś element, z którego wykorzystam nóżkę.
i po prostu muszę przelutować jedną i drugą stronę. Dobra, biorę się za lutowanie i spotykamy się za chwilę. No i dobra, kończymy to, bo szkoda naszego czasu. Modułek mamy polutowany. Tutaj mamy ten pin przylutowany, który robił nam cały ten problem, który nie powinien był robić, ale zrobił. Także słuchajcie, bierzemy się za zamykanie puszki. Wrzucamy do puszki, odkładamy tak jak powiedziałem i co, słuchajcie. Jeżeli będziecie mieli problemy z boardem, z modułem, to pamiętajcie, żeby śmiało pisać. Postaram się Wam pomóc. I pamiętajcie jeszcze jedno, jeżeli ten film widzicie, to tylko dlatego, że ten moduł wystartował. Bo ja nie zamieszczam filmów, których nie pomogłem. Także jeszcze raz dziękuję. Modułek składamy i odkładamy. Macie problemy, piszcie śmiało, postaram się pomóc. No i dziękuję za zaufanie, że jesteście, słuchajcie, w kanale VIP-a. Dla wspomagających. Jest to dla mnie, słuchajcie, bardzo ważne, bo przede wszystkim mam z Wami bardzo dobry kontakt. Jeżeli coś potrzebujecie, możecie śmiało pisać. Ja pisać, ja postaram się Wam odpowiadać w miarę szybko na te pytania, jak tylko jestem uchwytny i mogę. Oczywiście w ramach mojej wiedzy, którą posiadam, może nie jest wielka, ale staram się jakoś pomagać, żeby to miało ręce i nogi. Także ja jeszcze raz, słuchajcie, dziękuję wszystkim za filmik, za obejrzenie, za zaufanie i oczywiście jak macie problemy, piszcie i co. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.